I dzisiaj mamy Ewangelię, którą można podzielić jak gdyby na dwie części. Pierwsza z nich to wskazówki Jezusa wobec uczniów, których posyła. One składają się jak gdyby z dwóch takich części. Pierwsza to Jezus, który mówi: idźcie i głoście Królestwo Boże, a będziecie wyrzucać złe duchy, będziecie uzdrawiać, będziecie dokonywali niesamowitych rzeczy w moje imię. I to wszystko jest zawarte w takim, jak gdyby, w takiej osobie apostoła, który wydaje nam się taki silny, potężny. A z drugiej strony Jezus od razu daje drugie wskazówki, drugą część. Ale nie gromadźcie nic ze sobą, nie bierzcie złota, srebra, nie bierzcie podwójnej sukni, nie bierzcie tego wszystkiego, co może sprawić, że urośnie w was pycha, wiara w swoje siły. Te dwie wskazówki, to co możesz uczynić i to co może sprawić, że tak naprawdę nic nie osiągniesz, bo twoje ego wystrzeli ponad przeciętną. I Jezus jak gdyby w tym miejscu daje apostołom konkretną radę, by na tym opierali swoje powołanie, tam gdzie pójdą do ludzi. W tym miejscu, w którym się znajdujemy, Jan Paweł II, gdy był z wizytą w seminarium, posadził wtedy jeszcze na zaproszenie biskupa Stanisława Napierały, pierwszego biskupa diecezji, dwa dęby piramidalne. One pewnie miały może z 2,50 m, gdy były sadzone. Dzisiaj po 25 latach są pięknym okazem takiej siły. Jezus, gdybyśmy nawiązali do tego pięknego pomnika przyrody, Jezus też nam pokazuje, że możesz być silny tylko i wyłącznie przez to, co wypływa z korzeni wiary i z tego, co Jezus ci dał. I chociażby święty Paweł jest żywym przykładem tego, że chlubi się dopiero wtedy, kiedy zobaczył swoją małość, kiedy zobaczył swoje słabości w krzyżu Jezusa Chrystusa, był silny. To jest taki piękny element, który nas wita w naszym domu seminaryjnym. A chciałbym, żebyśmy teraz przeszli jeszcze w jedno miejsce, które wita wszystkich, którzy do naszego budynku seminaryjnego chcą wejść. Seminaryjna furta to pierwsza przestrzeń, którą nigdy zazwyczaj nikt nie zwraca na nią uwagi. Ale jest to miejsce, które nawiązuje do drugiej części dzisiejszej Ewangelii. Czyli do tego, kiedy Jezus mówi: wejdziecie do jakiegoś domu i tam przyniesiecie pokój temu miejscu i albo tam spędzicie czas, będziecie właśnie głosić Słowo Boże, wymieniać się swoim doświadczeniem Boga, albo napotkacie ludzi, którzy niekoniecznie będą gotowi odpowiedzieć na to wasze zaproszenie. Zastanawiałeś się, kto mieszka w naszym domu seminaryjnym? Tu akurat mamy taki zestaw, który nam pomoże też to zobaczyć. Są przełożeni seminaryjni roku propedeutycznego, profesorowie, ksiądz biskup Łukasz, ksiądz biskup Stanisław, oddział naszego diecezjalnego radia, telewizji, zespół szkół technicznych, miejsce, gdzie mieszkają ludzie. I każdy z nas ma tą świadomość, że kiedy wchodzisz do czyjegoś domu, dużo możesz o nim powiedzieć. Co byś powiedział o swoim domu, gdy wchodzi ktoś do twojego mieszkania, twojego domu rodzinnego? Często się zastanawiam, że nieraz ten krzyż wisi gdzieś tam utkwiony tylko między framugą drzwi a sufitem, a resztę wszystko jest pięknie zagospodarowane, piękny, współczesny design. Czy to jest świadectwo tego, że Pan Jezus właśnie takie miejsce zajmuje w moim życiu? Nieraz piszemy na drzwiach naszych domów podczas uroczystości objawienia Pańskiego, że w tym miejscu mieszka Chrystus i błogosławi temu miejscu, ale z czasem i ta kreda z drzwi zejdzie i wiele rzeczy się zmieni. A jak ludzie odbierają nas jako nasi sąsiedzi? Jak wygląda to takie praktyczne doświadczenie tego, czy mój dom jest miejscem, gdzie mieszka Chrystus? Czy tam, gdy ktoś wchodzi, czuje jego obecność w relacjach, jakie panują między małżonkami, dziećmi? To jest pytanie, które Chrystus też od nas wymaga, żeby padła odpowiedź. Jak wygląda moje życie w domu, gdy ktoś go odwiedza?
czy tam spotykasz Chrystusa w małych rzeczach, w drobnych.